książkę mojego przyjaciela ukraińskiego, sekretarza Generalnego Związku Pisarzy Ukrainy, Anatolija Gryma, który napisał powieść pod tytułem Ruga. Otóż powieść ta, treść tej powieści jest taka, że cała wierchuszka polityczna Ukrainy w obawie przed wściekłością narodu ukraińskiego stara się uciec za granicę, ale ponieważ wszystkie kordony są zamknięte, ci politycy postanawiają uciec rurą, czyli rurociągiem, gazociągiem. Okazuje się jednak, że ten rurociąg przebiegający pod Ukrainą ma kilka odgałęzi. Jeden do Europy Zachodniej, drugi do Europy Południowej, jeszcze kilka w innych kierunkach, a jeden z wylotów wychodzi tuż w Szwajcarii, tuż pod Wielkim Bankiem. I kiedy wierchuszka ukraińska polityczna ukrywa się w tej rurze, postanawia uciec do Polski. A Toli, mieszkający w tej rurze od lat 30, kapitan KGB, stwierdza, który w dodatku nie wie, co się dzieje na powierzchni, nawet nie wie o tym, że Związek Radziecki się rozpadł, powiada, że owszem, Polacy lubią Ukraińców, ale nie lubią polityków ukraińskich, podobnie jak naród ukraiński. Od tej pory, od przeczytania tej powieści, tematyka rur stała mi się bliska i obiecuję, że do końca przeczytam tę książkę Witolda Michałowskiego, która zaczyna się wspaniale. Zaczyna się od reportażu mrożącego przywarstwo, bez żadnej ironii, bez żadnej przesady. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, Witold Michałowski jest pozoru człowiekiem spokojnym, ale to jest tylko pozór. Witold Michałowski należy do ludzi, których nazywa się niespokojnymi duchami. Jest zamiłowania podróżnikiem, bardzo chętnie podróżuje do kraju. Iż tak jak Ossendowski, jest to człowiek ruchu, czynu i energii. Właśnie taki duch niespokojny, człowiek, którego wszędzie jest pełno, ale którego, że tak powiem, kieruje nie tyle egoizm i chęć poznania rzeczy dla samej rzeczy, czy dla samego siebie, ale także interes państwa i narodu, z którym jest związany. Ta książka jest tego świadectwem. Podobnie ocenia postawę naszego autora, właśnie profesor Pomianowski, który już w pierwszym zdaniu pisze o Witoldzie Michałowskim, iż należy on do tych niezwyczajnych ludzi, bez których Polska przypominałaby zupę bez soli. Warto by się zastanowić przez chwilę, dlaczego tak się dzieje, że w Polsce trochę takich ludzi mamy, a wśród nich właśnie Witold Michałowski jest osobą szczególną. Być może wynika to z naszej historii, jak wszyscy tu obecni wiemy, przez 300 lat, przez 300 to za dużo, przez 150 lat nie było nas na mapach Europy, od tam powiedzmy przez ostatnie 50 lat mieliśmy trochę kłopotów z niepodległością i ponieważ często nasze władze nie miały też śmiałości przemawiać w interesie narodu i interesie państwa, to często takimi ambasadorami interesu narodowego czy interesu państwowego były właśnie osoby pokroju i formatu Witolda Michałowskiego. Tyle gwoli zaprezentowania autora, o którym Państwo zapewne też wiecie dużo z innych źródeł. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, dlaczego zdecydowaliśmy się ją wydać, dlaczego zdecydowaliśmy się opublikować? Otóż zagadnienie poruszane w tej książce, zanim do tego przejdę, jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił mój szanowny przedmówca, mianowicie do tytułowych rur. Otóż przypomniałem się
przypomniało mi się inne klasyczne dzieło, mianowicie jedna z książek von Eduta, w którym on opisuje, być może Państwo skojarzycie, oczyszczalnię ścieków, która jest takim kłębowiskiem rur, światełek, drutów, potworną, wielką, tajemniczą budowlą, bardzo skomplikowaną. I wszystko jest zrobione po to, żeby ukryć tam zwykłą, prymitywną rurę kanalizacyjną, którą mafia spuszcza ścieki prosto do rzek. I mógłby ktoś zapytać, co to ma wspólnego z książką Rury pod specjalnym nadzorem. Otóż, jeżeli zwrócimy uwagę na losy kontraktu gazowego polsko-rosyjskiego i tego sprzed lat kilkunastu, tego, który obecnie jest negocjowany, to dojdziemy do przekonania, że coś jest na rzeczy, że jednak ta konstrukcja trochę przypomina tą konstrukcję, którą opisał von Eduth. Dlatego, że dużo się o tym mówi, ale nic konkretnego. Póki nie zaczniemy produkować na szeroką skalę innego paliwa, a wszystko świadczy na tym, że szejk Dżamani, swego czasu miałem okazję nawet słuchać jego wystąpień na jednym ze zjazdów, w Doha to było, mawiał, że epoka kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, że kamieni zabrakło. Dotyczyło to ropy naftowej. Epoka ropy naftowej prawdopodobnie za życia dzieci naszych dobiegnie końca. Będziemy poruszali się silnikami napędzanymi wodorem, wysoce prawdopodobne, bądź też nieco w inny jeszcze sposób, na co są bardzo wiele wskazówek i w tej chwili wielkie koncerny naftowe świata robią wszystko, żeby ta epoka panowania ropy naftowej w dalszym ciągu była kontynuowana. Stąd się ukręca łeb wszystkim inicjatywom takim jak mówiłem. Byłem w Pakistanie dwa lata temu. Mamy tam przyjaciół, oczywiście czeczeńskich, ponieważ miałem zaszczyt być w tym samym pułku, co generał Sultan, tylko że nieco inny, nazwijmy to służba. Mam legitymację, mamy pewne kodowe porozumienia się. Bez problemów można było przejść granicę pakistańsko-afgańską i z pierwszych ust dowiedzieć się to, co Państwu podałem w książce, że jest to Afganistan Wschodni, jest terenem, gdzie występują znaczące złoża gazu i ropy naftowej i cała zabawa polega na tym, kto zacznie wcześniej eksploatować i w którą stronę pójdzie rura. Oczywiście wschodni sąsiad Białorusi się nie chce na to zgodzić, żeby ta rura szła na południe. Oni chcą kontrolować, bo istnieje słynna doktryna Czernomyrdina, która zakładała, że z terytoriów, prawda, postradzieckich, z terytoriów, gdzie żołnierz radziecki przelewał krew, wszystkie rury mają przechodzić w taki sposób, aby Rosjanie mogli mieć dostęp do kurków, którymi się steruje. A myśmy powinni pokazać im gestko Zatrywicza w tym momencie i powiedzieć, że kochani moi, na drzewo. Ale to już jest zupełnie odrębna sprawa.